Cześć! Witam Was w 16 odcinku podcastu Retrospektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Nazywam się Mateusz Kupilas. Oprócz tego podcastu prowadzę również bloga na YouTube Mat. Kościół dzisiejszego odcinka jest Krzysiek Kowal, dźwiękowiec. Między innymi tworzył muzykę oraz dźwięki do, do gry The Mimic Beginning. Już w tym podcaście, w dziesiątym odcinku podcastu omawialiśmy ten projekt. I dzisiaj dzisiejszy odcinek nie będzie o konkretnym projekcie. Zazwyczaj rozmawiamy o jednym konkretnym projekcie, a w przypadku dźwiękowca, freelancera nie jest to do końca możliwe. Porozmawiamy sobie o paru, o paru projektach, których pracował. Ale większość odcinka jest właśnie o tym, jak wygląda praca dźwiękowca, jak, jak zacząć jako dźwiękowiec, więc jeżeli ktoś z Was myślał o tym, Zostać dźwiękowcem do gier czy do animacji To zdecydowanie jest odcinek dla Was Zapraszam Sponsorem odcinka jest mój projekt IT Startup Gra Karciana Taka gra karciana, w której gramy programistów Wzmacniamy ich wiedzą i podkradamy ich sobie Działem HR i kartami akcji Trwa ostatni tydzień akcji crowdfundingowej projektu Aktualnie projekt na no wspieram to Zebrał już ponad 50 tysięcy złotych wsparcia Poszczegóły projektu zapraszam pod itstartup.pl Cześć Krzysiek, witam Cię w podcaście Cześć, witam serdecznie. Przedstaw się proszę, powie trochę kim jesteś i czym się zajmujesz. Nazywam się Krzysztof Kowal i zajmuję się, że tak powiem, szeroko pojętym udźwiękowianiem gier komputerowych. To znaczy, że siedzę głównie w tej naszej wspaniałej game devowej branży polskiej. Chociaż sporadycznie zdarza mi się też dostawać zlecenia na udźwiękowianie animacji czy też stworzenie muzyki do jakiegoś krótkiego filmu. Przygodę w sumie z branżą e, gamedevową e, rozpocząłem tak w sumie poważnie około 6 lat temu e, właśnie przy współpracy z Kubą Machowskim i jego mimsami, czyli, czyli e, w, którego już w jednym ze swoich podcastów tutaj gościłeś. Tak, tak podlinkujemy oczywiście pod, pod, e, tak. pod podcastem <śmiech> <śmiech> ten, ten wywiad. To było takie pierwsze w sumie poważne zlecenie na zrobienie całego soundtracku i, i udźwiękowienie całego świata, także właściwie od razu Rzuciłem się na głęboką wodę, można powiedzieć. To było 6 lat temu, więc w sumie sporo czasu już minęło, jak się tak zastanowię nad tym. No a od tamtego, tamtego momentu to przewinęło się paręnaście, o ile nie 20 parę, w sumie bym powiedział, już większych lub mniejszych projektów. Więc to brzmi jakbym miał doświadczenie, ale w sumie zupełnie nie uważam siebie za taką osobę, która jest doświadczona. A udaje ci się z tego, a... tylko z tego utrzymywać, czy, czy zarobkowo jest to, po powiedzmy, taki, taki dodatek tylko u ciebie? Wiesz co? W tym momencie się to zmieniło z tego powodu, że podjąłem już pracę taką regularną jako dźwiękowiec w firmie Jutsu Games w Warszawie. W sumie właściwie, biorąc pod uwagę tę pracę, plus jeszcze jakieś dodatkowe zlecenia, myślę, że nie jest najgorzej. No, <grafię> czyli tak czyli jesteś full-time dźwiękowcem, tak e, Prawie full-time. Trzy czwarte aktualnie w firmie Jutsu Games, a tą jedną czwartą akurat poświęcam na jakieś inne zlecenia poboczne. Hmm. które gdzieś większość. tam się trawią. Hmm. A to tak, o, o, oprócz dźwięku jeszcze czym się zajmujesz? Jeszcze coś zarobkowo robisz? E, nie, w sumie aktualnie e, poświęcam cały swój czas e, sound designowi, ale też studiuję, więc ten, ten mój czas jest wypełniony maksymalnie aktualnie. Hmm. A to są studia też związane z tym kierunkiem, czy coś e, e, Nie, nie, ja studiuję zarządzanie. Znaczy skończyłem elektronikę na e, krakowskim Magiechu, e, natomiast w tym momencie już robię zarządzanie, też, też ze względu na brak czasu na podjęcie studiów dziennych. Natomiast robiłem studia w, moim, w mojej, że tak powiem branżowej, robiłem realizację dźwięku na warszawskim Aficie. To były też studia zaoczne, dwuletnie, bardzo miło wspominam, właśnie Akademia Filmu i Telewizji. Bardzo dużo praktycznych zajęć i naprawdę dużo mi dało. Też też właśnie poznanie tajników takie też siedzenie w studiu, że tak powiem współpraca z osobami branżowymi nie tylko właśnie ze świata gier, ale też ze świata filmu, czy telewizji, czy radia. Także to było. Były... Studia w tym kierunku też uznajesz za pozytywne, nie było to? Tak, tak. Że... tak. Szczerze mówiąc, to, to chyba w sumie były najlepsze studia. Znaczy najlepsze. To były studia, które, że tak powiem, najbardziej mnie ukierunkowały w tym, co, w tym, co aktualnie robię. No bo właśnie w różnych kierunkach, szczególnie właśnie w IT często się słyszy, że ktoś chce zostać programistą i mu te, te studia bardzo przeszkadzają, że nie ma później czasu na programowanie. <grym tak, <grym tak. Dobrze wiedzieć, że w tych, tych kierunkach dźwiękowych tak nie jest. No a to przejdźmy może do następnego pytania. Um, zazwyczaj w podcaście rozmawiamy o jakimś ko konkretnym jednym projekcie. U ciebie nie jest to tak do końca możliwe, bo dziękuję chyba sam. E, z tego co wiem, to sam projekt jakiegoś nie realizowałeś od, od początku do końca. Tak, tak. E, to jakbyś tak, tak powiedział kr krótko, już po wspominałeś o tych mimsach. Um, o jakich projektach będziemy dzisiaj rozmawiać? Przy jakich właśnie, e, gdybyś w tak paru tych projektów, e, przy których pracowałeś, tak, tak. To jest, to jest też domena freelancera. W sumie tak się mogę nazwać. E, że nie robię tak jak mówisz przy, przy jednym mm, projekcie, czy swojego projektu od A do Z, ale, ale właśnie dołączam się do, yy, do wielu projektów. Yy, obserwuję tę pracę gdzieś tam z boku. Yy, tak, Mimsy, Mimsy były takim dość specyficznym też projektem, bo to był projekt robiony przez yy, kilka osób, a właściwie tylko przez Kubę i przez Tomka, czyli przez grafika i programistę. Yy, ja tam dołączyłem jako dźwiękowiec. Yy, dorywczo i, i, i miałem tam y, też, też zlecenie na zrobienie w sumie chyba około kil... stu, kilkudziesięciu dźwięków i, i udało się mi około ponad 30 minut muzyki zrobić. W sumie jak nagrę indie taką, y, te, tego typu i tej skali, to jest dość sporo. Y, natomiast y, w, w innej skali już mierząc to y, nie jest tak dużo. Ale, ale był to mój pierwszy projekt, bardzo miło wspominam też też współpracę z Kubą i i z Tomkiem. Właściwie wtedy zaczynałem, takie, tak jakby odkrywałem też narzędzia trochę do tworzenia muzyki. To było dawno temu. W tym momencie zupełnie inaczej patrzę już na tę pracę, którą, którą wykonałem. Ostatnio nawet Kuba wrzucił chyba mi na, na Facebooka, znaczy wrzucił na YouTube'a cały soundtrack do Mimsów, gdzieś tam go skleił i, i jak, jak go przesłuchałem, to stwierdziłem, kurczę, co ja zrobiłem, nie, ale, ale wtedy, w, wtedy jednak to, to dla mnie było, było coś, było, było w sumie takie dość spore wyzwanie, żeby to ogarnąć. Teraz zupełnie na to inaczej patrzę, a, a dzisiaj w sumie te projekty, które robię, już zupełnie inaczej do nich podchodzę i już inaczej patrzę na Inaczej też zaczynam, inaczej rozmawiam z deweloperami. Tak jest też w tym momencie, co pracuję, akurat w rzutcu games przy, przy tym flagowym ich projekcie przy 911 Operator. To jest praca zupełnie inna. Tutaj ta praca wymaga wymaga głównie obróbki, obróbki dźwięku, tworzenia efektów dźwiękowych. Czasem, od czasu do czasu się jakąś, jakaś muzyka tutaj trafi do skomponowania. Natomiast już, już ta praca też inaczej wygląda z tego powodu, że jestem już regularnie w studiu e, deweloperskim i tam pracuję. E, mam, mam też styczność z programistami, z grafikami, e, więc można na bieżąco tutaj skonsultować swoją pracę. E, też jest, jest to zupełnie inaczej, inaczej to wygląda niż, niż praca zdalna, jak to było w przypadku mimsów. E, Co jeszcze mogę powiedzieć? No, mam, miałem, miałem po drodze też dość sporo gier mobilnych, m.in. E, mobilki dla firmy Badly Interrogated. To są takie gry, logiczne puzzle, też trochę zręcznościowe. Tam, tam były do zrobienia cały sound design dla kilku ich gier z serii Infinity. Może niektórym, mogą niektórym być znane, bo mają, z tego co ostatnio patrzyłem, dość sporo pobrań na, na PlayStore. Tamten sound design opierał się głównie też na skomponowaniu takich herbacie relaksujących utworów, takich troszkę ambientowych, dołożyć do tego też, że trzeba było różne dźwięki, bardzo takie też relaksujące. Też w sumie dla Badly Interrogated zrobiłem 5 albo 6 projektów, także też, też sporo. I oczywiście jeszcze mi się trafiły po drodze chyba najciekawsze z perspektywy dźwiękowca prace. Były prace przy grach typu hopa, czyli Hidden Object Puzzle Adventure. Tutaj dla Artifex Mundi, dla Moonrise Interactive wcześniej, dla Orchid Games. Dlaczego ciekawe? Dlatego ciekawe, że hopy to są takie gry, które wymagają, wymagają od, od gracza właśnie układania różnych elementów na planszy, bardzo, które są bardzo że tak powiem barwne i mają dużo różnych ciekawych przedmiotów i te wszystkie przedmioty mm, muszą tam się łączyć i, roz, i razem później z tego się tworzą jakieś zagadki i raz, trzeba później to rozwiązywać mm, i te przedmioty są bardzo, bardzo różne i, i, i trzeba je udźwiękowić. Może, może tak podpytam, gdybym chciał na przykład, um, ja albo jakiś słuchacz, powiedzmy ma jakiś swój projekt, jakąś swoją grę i chciałby podpisać jakąś umowę, umowę o działo z, takim, z taką osobą jak ty, ja sobie to wyobrażam tak, że na przykład robię, robię um, na początku taką wersję, gdzie wszystkie moje wszystkie dźwięki są moje, takie chałupnicze, i ci po prostu daję listę. Tutaj jest taka gra z takimi, um, z takimi dźwiękami, na przykład daję ci jakieś grywalne demo, gdzie możesz sobie wypróbować, jak to w grze wygląda. Wszystkie pliki dźwiękowe do podmiany, i w, umo i w tej umowie jest wypisane dokładnie, jakie dźwięki od A do Z. Mhm musisz zrobić, czy, czy wygląda taka umowa taka trochę inaczej, że na przykład jest taki zapis w tej umowie, że jeszcze sugerujesz, że w tym, w tym momencie warto by dodać dźwięki, czy co, jeszcze raczej jest to taka taka lista właśnie tych dźwięków? Bardzo różnie. Tutaj Do tego podchodzą zleceniodawcy. Przeważnie, znaczy dla mnie najlepiej, jeżeli w ogóle dostanę grywalne demo, albo jakiegoś builda, gdzie jestem w stanie sobie przegrać dany fragment gry, czy tam przejść kilka leveli, Wtedy ja sobie sam tworzę taką listę i daję po prostu te zatwierdzenia deweloperowi. On, on sprawdza, czy jest OK. I, i potem wysyłam mu asety. Zdarzają mi się też niestety takie niestety, mówię, bo to jest dość uciążliwe, ale takie projekty, gdzie przychodzi do mnie deweloper i mówi. No, a tutaj mamy taką planszę, niestety nie jesteśmy w stanie ci pokazać yy, świata, bo no, tam jeszcze nie możemy ci tego przygotować, no ale tu mamy taki świat, powiedzmy, są palmy, yy, jest piasek i tu sobie chodzi słoń i tutaj trzeba zrobić dźwięk, nie? No i wszystko spoko, ale nie do końca też… Że nie masz tego wypróbować, jak to… Tak, jak to tak, nie tak, nie tak bo to, to też jak tworzę dźwięk, to yy, też muszę to widzieć, tak? Sam opis słowny mi tutaj nie wystarczy. Jeżeli dostanę jakąś garść screenów, czy, czy chociażby wideo też jest spoko, to już, już jest OK. To przy pracy zdalnej. Też najlepiej, jak, jak w ogóle się spotkam z deweloperem i on mi pokaże wszystko u siebie, jeżeli nie może mi wysyłać, bo że tak powiem, nie chcę swoich materiałów gdzieś udostępniać w sieci, to najlepiej właśnie jak, jak sobie spojrzę na ten projekt, czy, czy po prostu zagram. Tak. Ale też zauważyłem, że z, w ogóle z wymaganiami klientów. To jest tak, to zauważyłem to do jakiś czas temu, że dostajesz zlecenie na dźwięk, przygotowujesz go, dajesz z siebie bardzo dużo tam wychodzi ci jakiś świetny dźwięk czy utwór muzyczny. I w moim odczuciu jako projektanta udźwiękowienia i kompozytora, dobry utwór czy dźwięk to jest wtedy, kiedy właściwie wieczorem jednego dnia skończysz pracować nad nim i wtedy ci się on podoba i następnego dnia rano włączasz sesję, na której pracowałeś, puszczasz sobie ten utwór i on ci się wciąż podoba i jest naprawdę super. Stwierdzisz, że no okej, okay, zrobiłeś, zrobiłeś dobrą robotę, jesteś w 100% z siebie zadowolony, po, dniu, po dwóch dniach czy trzech dniach też go puszczasz i wciąż jest dobry i wysyłasz go klientowi, klient odpala i, i na pierwszy rzut oka mówi tak, że tak, ten utwór, ten dźwięk jest naprawdę dobry, jest wręcz świetny, bym powiedział, podoba mi się, pasuje do gry i w ogóle. Ale następnego dnia to się pisze i mówi, hmm, wiesz co, w sumie w 25 sekundzie to bym dał głośniej, obniżyłbym ten dźwięk, coś tam bym dodał bardziej delikatnego. I, i tutaj problem polega na tym, że e, im bardziej pójdziesz jakby na odstępstwa od swojej treści i, i na ustępstwa, że tak powiem, <laughs> tym bardziej dostosowujesz projekt pod wymagania klienta. I tutaj ktoś by powiedział, że okej, okay, zaraz, ale przecież o to chodzi, nie? to bo właśnie klient ma być zadowolony. Tylko, że warto tutaj zwrócić uwagę na jeden fakt, że to nie do końca też klient ma być zadowolony, ale ty także. I ja uważam, że nie ma nic gorszego, jak twórca, który nie jest zadowolony ze swojego dzieła, bo wtedy to się trochę tak czuje, jakby to nie było twoje. Więc tutaj, jeżeli twoje wymagania do własnego siebie się pokrywają z wymaganiami klienta, no to wtedy w sumie można mówić o sukcesie, tak naprawdę. No to jest takie, takie podejście, właśnie, że um, w kierunku naszej grafiki, czy w kierunku dźwięku musi być jakiś taki art director, który nadaje ten kierunek, jedna osoba decyzyjna, tak to ma być, tak to ma brzmieć, bo później właśnie jak tutaj, tutaj coś zmienimy według, według upodobań klienta, tutaj ze mną coś zmienimy, to później nie brzmi to, nie, nie brzmi to spójnie, że też jest tak. właśnie mhm. zawsze takiego zdania, że czy to w przypadku grafika, czy, czy dźwiękowca, warto nadać jakieś takie ramy mniej więcej, ale generalnie jeżeli już kogoś zatrudniamy, to decydujemy się, że ok, widzimy jego portfolio, że to będzie taki, taki jego wkład i tutaj generalnie nie więcej się wtrącamy, no to według mnie to wychodzi gorzej. Znaczy może czasami coś tam, jakąś tam drobną rzecz, yy, ale nie przesadzajmy też z tym, nie? że też myślę, że bardziej przeszkadzamy projektowi przez takie wtrącanie się do tego właśnie dźwiękowca czy grafika niż, niż zyskujemy. No tak, chyba że, chyba, że grafik płakał jak projektował albo dźwiękowiec płakał jak nagłaśniał i <laughs> wtedy już trzeba go ukierunkować. No to, no, to, to tu <laughs> mówimy o takich idealnych <laughs> przypadkach, że faktycznie osoba jest zaangażowana i po prostu... Za... Ufamy jej, że wie, co robi. Tak, tak, tak. Ale, ale tak, masz rację, tutaj bez, bez osoby, która, która jest lidem, lead artistem, czy, czy właśnie właśnie jakimś art directorem, osobie, która nadaje ten, ten taki jakby tor odpowiedni stylowi graficznemu czy muzycznemu, to jest, to jest bardzo ważne mieć kogoś takiego w zespole. Tak, tak, nawet jak właśnie są, pracuje parę kompetentnych osób, które są tak samo kompetentne, musi być po prostu wybrana osoba, która Jeden kierunek nadaje, żeby to było wszystko spójne. To jest taka bardzo popularna praktyka, i z tego co wiem, to się sprawdza. Tak, dokładnie. Dobrze, teraz jeżeli chodzi o narzędzia i technologie, które wykorzystujesz w swojej pracy, większość słuchaczy to są właśnie osoby mocno techniczne, i tu myślę, ten temat najbardziej ich zainteresuje. To jest bardzo, bardzo rozległy temat. Tak samo jak sama domena dźwięku, ogólnie udźwiękawiania. To jest też spora, spory temat, z tego powodu, że właściwie to możemy podzielić tutaj. Dźwiękowców na, na kilka kategorii. Mamy, mamy też y, oczywiście muzyków, ale przy takich większych zespołach, które pracują nad tytułami AAA, y, No to oprócz samych dźwiękowców, mamy też programistów udźwiękowienia, y, Mamy też y, osoby, tak zwane audio level designerów, którzy, y, którzy odpowiadają za y, jakby projekt danego poziomu pod względem udźwiękowienia. No i tutaj te narzędzia też są różne, tak? E, więc, jeżeli projekt wymaga od ciebie e, nagrania jakichś efektów e, czy, czy, czy właśnie skomponowania muzyki, e, to tutaj też e, wiadomo, to są takie narzędzia, nie mówię o softwareze, tylko bardziej o hardwareze w tym momencie. E, to są takie narzędzia właśnie jak e, przede wszystkim mikrofony, czy, czy też e, właśnie interfejsy audio, y, które są pom bardzo pomocne przy. przy Nagraniach efektów dźwiękowych, czy to w studiu, czy, czy też terenowych, też te, te narzędzia się tutaj różnią. A to masz hmm. jakieś instrumenty na żywo? Takie typu właśnie gitara, perkusja? Czy raczej u ciebie to jest jakiś, jakiś interfejs, gdzie masz jakieś klawisze podpięte i to wszystko przez soft idzie? W przypadku muzyki? Wiesz co, tutaj jest tak, można powiedzieć, pół na pół z tego powodu, że staram się bardzo. Jeżeli mogę i nagrywam muzykę, już to staram się tutaj używać instrumentów akustycznych no z tego powodu, że wiadomo. Brzmienie instrumentów akustycznych, a, a tych elektronicznych jest zupełnie różne tak I, i zupełnie tutaj nieporównywalnie lepsze efekty można uzyskać przy nagrywaniu instrumentów akustycznych. Ale też tutaj trzeba znać się na tajnikach realizacji nagrań, to nie jest tak, że. Mamy instrument, kupimy sobie mikrofon, podłączymy, nagramy i spoko wszystko gra. Ale potem przychodzi też kwestia miksu, kwestia masteringu e, kwestia e, efektów, e, jakichś tam equalizerów, e, kompresorów i tak dalej. To wszystko, wszystko wymaga też wiedzy. E, natomiast, jeżeli oczywiście aktualnie nie mam przy sobie, nie wiem, jakiejś tureckiej gitary, bo no, tak wyszło, no to wtedy. Y, Korzystam z tak zwanych wirtualnych instrumentów i e, mam podpiętą klawiaturę sterującą do, do komputera i za pomocą tej klawiatury e, właśnie wybieram sobie dany instrument w, w moim softwarze w tak zwanym e, DAW, czyli Digital Audio Workstation. To jest program, który e, umożliwia nagrywanie, komponowanie, miksowanie, mastering, masteringowanie, masterowanie. To ja coś takiego jak, jak na przykład darmowy Reaper? Czy... Tak, tak, tak. Reaper, Reaper jest darmowy. Reaper jest też programem DAW, mhm. czyli, czyli właśnie to jest taki kombine, gdzie możemy właśnie tam wirtualne instrumenty, wtyczki, zapiąć odpowiednie efekty. Mamy wirtualny mixer, możemy zrobić mix i później to wszystko wyeksportować. Możemy też nawet podkładać dźwięk pod wideo, więc tak na tym polega DAW. Inną, inną też w sumie kategorią są, oprócz tych narzędzi, wszystkie do komponowania, do nagrywania, yy, są też narzędzia do implementowania dźwięku. Z tego powodu, że to, że się nagra i przygotuje asety, i, czy nagra utwór i yy, fajnie się go skomponuje i zaaranżuje, yy, potem trzeba też to wszystko włożyć do gry. tak. Yy, tutaj z pomocą nam przychodzą yy, takie programy, oprogramowanie typu middleware, jak na przykład FMOD czy Wise. Yy gdzie właśnie już w tych, tych większych projektach AAA, czy, czy, czy już takich bardziej budżetowych używa się tutaj używa się tutaj tych middleware'ów, na przykład Wiza. To jest oprogramowanie, które implementuje się, do podpina się pod środowisko, którym tworzona jest gra, pod silnik, czyli tutaj w tym wypadku na przykład Unity, czy Unreal, Unreal Engine. I, I ten middleware jakby odciąża, odciąża dźwiękowca od, od kodowania dźwięku, czy od implementowania go w grze, z tego powodu, że dużo rzeczy możemy ustawić ustawić w tym middleware'ze, jak na przykład strefy pogłosowe, czy chociażby zrobić muzykę adaptacyjną. Czyli A... koniec końców ten, ten, ten developer, on później ma po prostu, nie tylko ma ten asset jako plik dźwiękowy, tylko ma jeszcze jakby twoje ustawienia właśnie z tego Pośredniego programu. Tak, tak, dokładnie. Ty mu tam wysyłasz. Dźwiękowiec tutaj w sumie też nie musi umieć do końca programować. Po prostu wysyła ustawienia w tym middleware'ze, zgrywa to do tak zwanego banku, ten bank eksportuje i potem programista programista udźwiękowienia, czy programista dostaje coś takiego i on już potem. Przeważnie wie, co z tym zrobić. Tak. Mhm. Czy dla takiego laika, na przykład jak dla mnie, który powiedzmy się tymi dźwiękami, jeszcze tak mnie nie zajmował, jest to coś takiego, że mam na przykład jakieś asy, jakiegoś wybuchu, i ty na przykład ustawiasz y, w różnych typach pomieszczeń, jak to powinno brzmieć? Jest to coś takiego? E, tak. E, też. O, dobrze trafiłem. <laughs> e, załóżmy, że na przykład kroki wchodzisz do jaskini tak? i chcesz ustawić pogłos, e, no to parametryzujesz dany, dany dźwięk. W, w tym swoim programie, w tym middleware'ze. I później po prostu przy eksporcie, tam zaznaczasz, gdzie dany parametr jest, występuje, trzeba go podnieść, i, i on potem przy, w kodzie, przy że tak powiem odpowiednim, jeżeli postać wejdzie, w, powiedzmy, w odpowiedniego trigger boxa, czy, czy w odpowiednią strefę, gdzie, gdzie ten pogłos ma być, no to wtedy uruchamia się dany parametr, który został zapisany w tym middleware'ze. I, i tak to wygląda. Jeżeli coś jest jeszcze niejasne, to pytaj śmiało. Czy znaczy nie wiem, tak że tak dla lajka. to zrozumiałam. Też, też też staram się tak mówić, czy, żeby to było w miarę zrozumiałe. No, to jasne, że dwóch, trzech dźwiękowców, którzy, którzy to słuchają, to wybaczą, że <laughs> to <nie laikowe. laughs> to Czyli czyli, um, okej, okay, czyli ten jeden taki program jest, jest to zależnie od środowiska są to programy inne czy jest to na przykład coś takiego jak masz w przypadku grafiki 3D na przykład są jakieś takie ustandaryzowane formaty które można tam w różnych blenderach i wszystkim otworzyć że w przypadku właśnie tego dźwiękowania też jest taki jeden standard czy zależnie czy to jest Unity czy Unreal Engine e, musisz to w innym, w, w innym środowisku ustawiać e, wiesz co? jeżeli chodzi o, e, o middleware to tutaj na przykład są, są dwa takie popularne jest właśnie ten FMOD i WISE je można za, że tak powiem podpiąć i, i pod Unreala, i pod, i pod Unity. Także one, one są multiplatformowe przeważnie. I tutaj nie, nie ma czyli, czyli mamy jakiś uniwersalny format, i nie trzeba. Teraz zmieniamy silnik i teraz musisz to wszystko na nowo w innym programie robić. Hmm. Wiesz, co, jeżeli chodzi o. Yy, znaczy, jeżeli zmieniasz silnik tutaj, to, yy, to trzeba tą, yy, że tak powiem implementację tego tego middleware pewnie tutaj zrobić na nowo tak bo, bo tam niektóre ustawienia chyba i inaczej wyglądają To też nie do końca powiem bo znaczy, no ja pro... Zastanawiałam się po prostu czy to jest na przykład tak jak w przypadku jakiejś grafiki 3D że raz wyeksportowana w jakiś ogólnie w wykorzystywanym formacie, że można to wykorzystać wszędzie, i właśnie czy ten middleware, czy to też tak działa, że tak raz robisz, że tutaj ustawienia w takim pomieszczeniu, w takiej sytuacji, to tak zachowuje. Znaczy czy... tak, te pliki, te pliki, które są wyeksportowane z, bezpośrednio z middleware'a, to one mają jedno, jedno tam rozszerzenie, które jest później interpretowane odpowiednio przez, przez właśnie to, co jest podpięte w, do silnika. E, to, to już to, co, to, co dziękowiec zrobi. E, jedną rzecz, powiedzmy, tam zrobi sobie jakiś, jakąś, jakiś event w tym middleware czy ustawi sobie jakieś tam parametry mixera i on potem to wyeksportuje, to, to już jest jakby jeden format, nie ma znaczenia. To, co się potem dzieje, to, to już raczej jest samo wpięcie tego middleware'a w, w dany silnik. Tak? Więc... Okej, okay, to spoko, to myślę, że to już <grym <grym to rozumiem, to <grym> zrozumiałem. <grym> Jeszcze, jeszcze masz może jakieś istoty, narzędzia, z których korzystasz, których nie wymieniłeś, czy to już były takie najważniejsze? Z tych narzędzi jest straszna ilość. One właściwie przez całe, cały okres, odkąd zajmuję się dźwiękiem i muzyką, pojawiają się co chwilę nowe. Tutaj warto właśnie rozróżnić między sprzętem hardware'owym od, od, od samego softu, gdzie w sumie takimi najważniejszymi jakby narzędziami hardware'owymi bez których dźwiękowiec, czy twórca dźwięków nie jest w stanie sobie poradzić. To głównie tutaj jest klawiatura sterująca między innymi. No jest też, też mikrofon jakiś w sumie dobrej klasy, żeby też nie zbierał szumów. Potrafił też odpowiednio dobrze nagrać, czy, czy kierunkowo dany dźwięk. No i jest interfejs, tak, czyli cała całe nasza ta, ta skrzynka pośrednicząca. Pomiędzy sygnałem, sygnałem analogowym, który zbieramy A, i przetwarzająca to później na sygnał cyfrowy. No i oczywiście odsłuch. Tutaj często wystarczają dobre słuchawki, ale warto też mieć jakiś odsłuch alternatywny. Nie mówię tutaj o Logitechach czy kreatywach za 60 no, zł. Ja ten przyjechałem, jak, jak nagrywaliśmy jakieś domowe demko muzyczne. Że wszystko brzmiało super na, na głośnikach i słuchawkach, a później mieliśmy płytkę demo wytłoczoną, i w samochodzie to brzmiało po prostu strasznie. Jakby to tak, to było wszystko zebrane w jedno miejsce i w ogóle strasznie. Tak, tutaj właśnie to, to jest kwestia też odpowiedniego monitorowania sygnału. Bo mamy, mamy tutaj tak zwane monitory. Też dźwiękowcy używają monitorów osłuchowych, a nie zwykłych głośników. One się różnią tym, że, że całe pasmo akustyczne jest przenoszone liniowo, czyli, czyli załóżmy, że w tych takich konsumenckich e, głośnikach właśnie typu Creative e, tutaj mamy po, podbity dół i górę, tak? a, a w tych monitorach odsłuchowych jest, jest to pasmo jednolicie e, przekazane, no, żeby po prostu jak, jak najczyściej ten sygnał e, monitorować, tak? żeby nie, nie było nic, e, żadne częstotliwości nie były zbędnie podbijane. Zwracam właśnie... na to zwracałem, zwracałem na to bardzo uwagę, jak słuchawki kiedyś kupowałem, tego te, te do domowych miksów, żeby jak najbardziej te opinie były takie, że to idzie po prostu neutralne, jeżeli chodzi o equalizer, tak, że tam nie jest nic podbijane, żadna częstotliwość. Tak, tak, dokładnie. Dobrze, to tu myślę, możemy, jeżeli chodzi o narzędzia, to skończyć. Teraz może przejdźmy do, do błędów, jeżeli chodzi o w pracy dźwiękowca. Jakie błędy najczęściej popełniałeś, gdybyś tak się mógł cofnąć teraz parę lat do tyłu? do młodszego Krzyśka, co byś poradził sobie sprzed paru lat, jakich błędów chciałbyś nie popełnić, gdybyś zaczynał od nowa? Wiesz co, raczej nie błędy, a myślę, że to jest kwestia odpowiedniej jakości produktu, który robiłem, co w sumie spowodowane też moją niewiedzą, czy po prostu zwyczajnie brakiem czasu na nauczenie się danej technologii. To mam sobie właśnie za złe, że w danym momencie też było, było zlecenie, czy był deadline, gdzie trzeba było się wyrobić do końca tygodnia, czy do końca miesiąca. A, a ja dopiero poznawałem tajniki nagrywania, czy poznawałem, że tak powiem, obsługę dawa. No to w, w każdej branży tak jest. Jest, jest tak, deadline, nie mamy, nie mamy czasu, żeby się jakoś doszkolić, robimy, żeby działało i jakoś tutaj cierpi. Tak, a potem po, po kilku latach słuchamy i coś kurcz, zakaszana, nie? E, I w sumie błędów jako takich jest ciężko popełnić, bo. Większość gier, przy, przy których pracowałem, miała, miała albo dobre QA, albo, albo po prostu przechodziła przez porządne testy. Natomiast czasami, czasami już też zdarzało mi się, powiedzmy sobie szczerze, przesterować sygnał, czy, czy po prostu nagrać, nagrać błędnie jakąś rzecz, która, która gdzieś mi tam umknęła, a później przez te testy też przeszła, bo powiedzmy, tester nie miał ucha, żeby to wyłapać. I po tym filmie na tym produkcie się to znalazło. Natomiast w sumie, w sumie takich błędów nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Jakichś hmm. bardzo rażących. Odnośnie tego e... przesterowania, to może zapytam, Czyli generalnie można powiedzieć, że lepiej jest trochę za cicho niż przesterować, bo łatwiej jest sobie podgłośnić, a jak już przesterowane jest, to nawet jak to ściszymy to zawsze to brzmi takie przesterowane. Dobrze tu myślę, czy coś. E... Zawsze. Warto mieć tak zwany odstęp od przesterowania, jeżeli, jeżeli jesteś w stanie nagrywać coś z, z dobrym pomiarem, pomiarem natężenia dźwięku. Tutaj, tutaj właśnie jest taka, jest taka granica umowna, to jest minus 6 decybeli, gdzie nagrywasz, nagrywasz dźwięk właśnie z tego typu poziomem, i później masz jeszcze to pole manewru, gdzie możesz sobie, możesz sobie ten dźwięk podwyższyć, tak żeby właśnie ten. Żeby do tego cyfrowego zera nie doszło, tak. tak, tutaj mi też o coś takiego chodziło, że jeżeli powiedzmy, w jakimś kierunku się pomylimy, że generalnie jak gra, od razu nagramy za głośno, to trudniej to jest odratować, niż jak nagramy trochę za cicho. Dobrze tutaj tak, to, tak, czy... tak, tak. Jeżeli jeżeli nagrasz sygnał przesterowany, to, no, to już tego nie da, nie da odratować. To już jest, to już jest sygnał zniszczony, bezpowrotnie. Bez tak, dokładnie. To, to tutaj, za, za, tutaj... Zacząłem robić przy podcastach, że trochę, trochę zawsze w dół. Wolę, zawsze można podłożyć nawet bardzo cichy sygnał, a jak, jak nagram ścieżkę, która jest za głośna, to teraz później już. No da, tak, to, tak da, się, da się to zrobić, żeby to było, dało się to słuchać, ale to jest już straszna robota. Tylko, nie obcinane są wyszchołki amplitud i, i to już jest właśnie sygnał jest e, zniszczony. Też z kolei, jeżeli nagrasz coś za cicho, e, to też nie jest dobrze z tego powodu, że potem przy podgłośnianiu wychodzą szumy. Tak? Aż Chyba, tak, że masz z doświadczeń, wiem, że takie za ciche nagrania jest łatwiej odratować niż za głośne. Tak, tak, tak. No. To jest, to jest racja, kurde. Okej, okay, to, to, to w sumie e, bardzo popularne, że mamy ten za, za mało doświadczenia, nie mamy czasu się podszkolić i musimy przez deadline dostarczyć. To chyba, chyba każda branża tutaj ma coś, ma, ma coś takiego. Tak, no jeżeli, jeżeli byłbym dźwiękowcem i pracował... Okej, okay, no dobra, tutaj mogę w sumie... <laughs> Pamiętam jedną taką sytuację. Może to nie, nie było częste w mojej karierze, ale raz nagrywałem dźwięk na planie etiudy filmowej. To jeszcze jak studiowałem, w, właśnie na Aficie, tutaj w Warszawie. I tutaj, właśnie często mi się z, zdarzyło nagrać, niestety, dźwięk, właśnie albo za głośno, albo za cicho, ale to już jest to, o czym mówiliśmy. Też, też czasami zdarzało mi się, że, że powstawała pętla sprzężeń, co, co, że tak powiem, dezorganizowało pracę na planie, bo powiedzmy. Tutaj reżyserka była mega zadowolona z, z ujęcia, a ja mówię, kurde, no sorry, ale dźwięk jest do powtórzenia. No też mi się zdarzyło, no jak, i... jak testowałem oprogramowanie do nagrywania, jak dwa laptopy w jednym pomieszczeniu, to też cierpią sprzężenia. <grych> to można tak, sobie tak łatwo, łatwo są... w domu sprawdzić. Też pamiętam taką sytuację na planie, że, ale to już nie wynikało niestety z mojej. Znaczy wstety, że to nie wynikało z, mojej, z mojego błędu, ale tutaj akurat organizatorka produkcji e, nie przewidziała e, na przykład, że e, w parku, gdzie nagrywaliśmy eTiode, były jakieś pokazy lotnicze i latały helikoptery i, i jakieś inne rzeczy. I też, jeżeli chodzi o nagrywanie dźwięku na, pla na planie, to było bardzo, bardzo trudno zebrać ten dźwięk. Potem musiałem to też wycinać u siebie w programie. Czy, czy na przykład budowa autostrady obok planu była, to akurat jak w Lublinie robiliśmy, nakrywaliśmy sceny. I, I to są takie rzeczy, których dźwiękowiec nie przewidzi, a z którymi się musi liczyć później przy postprodukcji, niestety. No, Też, też właśnie takie, takie rzeczy dopiero zacząłem słyszeć, odkąd sam właśnie jakiś podcast nagrywam, czy coś, że kiedyś taki, taki, taki drobnych hałasów się nie słyszało, a teraz jak nagrywam, tak strasznie mi przeszkadza, że tutaj jakaś syrena niedaleko daleko w straży pożarnej jest, normalnie na tak, to nie zwraca tak, uwagi, nie. a jak nagrywasz, to wkurza i to, to, to słychać wszystko. <laughs> Najgorzej to, jest chyba, jak, do... jak, jak właśnie gościa nagrywam i koło niego przejedzie, na przykład jakaś karetka pogotowia czy coś i ktoś sobie później słucha tego podcastu w samochodzie później on myśli, że pogotowie. że to jest karetka. To tak, no, ja to, wielokrotnie to jest... już też, też miałem taką sytuację właśnie, że yy, akurat przy, przy nagrywaniu yy, dźwięków do operatora, najnowszy operat operator właśnie yy, Jutsu Games, yy, tutaj yy, bywały takie efekty dźwiękowe yy, właśnie jak to, przy tego typu grze, która opowiada o właśnie poczynaniach operatora telefonu alarmowego, tutaj trzeba było nagrywać też właśnie dźwięki syren alarmowych, czy to policyjnych, czy, 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 czy właśnie medycznych. I akurat w, w biurze było otwarte okno i, i, i zdjąłem te słuchawki. Ja dalej słyszałem ten dźwięki, i miałem przez ułamek sekundy dość, dość spory mindfuck, że tak powiem. Jak, jak no, słyszałem w samochodzie właśnie w podcastach czy, czy w reklamach to jest najgorsze, że jak jedziemy samochodem i słyszymy sygnał alarmowy, i się rozglądamy, gdzie to jest, hamujemy na, na drodze, a tak no, nie powinno raczej być. <grym tak, <grym tak, tak. Zawsze, tak. zawsze no. staram się ostro na to patrzeć. Żeby, żeby, podcast, żeby to wycinać. Tak, mhm. bo to jednak w samochodzie to jest wręcz niebezpieczne nawet jak to jak się pojawia. Tak, tak. Raczej. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o błędy. Mm, jeśli to, to, to jest myślę dużo osób teraz, które, które słuchają, teraz nie wiem, idą sobie do szkoły. Plecak mają na plecach, sobie myślą. jakbym ja chciał być dźwiękowcem w przyszłości, czy generalnie teraz czym się zajmuję, tak myślę, czy może zmienić na to branżę. Jeżeli ktoś chce zacząć jako dźwiękowiec, to jak według ciebie powinien zacząć przede wszystkim trzeba sobie tutaj odpowiedzieć na pytanie, co chcesz, co chcesz w życiu robić i potem zacząć to robić, nie szarpy. Eee, no to iż... tak jest, trzeba, trzeba po prostu <laughs> nagrywać, nawet mając. No, ma, szczególnie teraz, jak komórki naprawdę, one nie nagrywają źle. Jak patrząc na to, na sprzęt, które się miało 10 lat temu, to teraz mając jakiegoś tam Samsunga czy iPhona, tak, to można tak. naprawdę takie cuda robić, mając po prostu telefon. Coraz, coraz lepszą wbudowałem właśnie w telefony. One są mikros, mikroskopijne tak naprawdę, a zbierają ten dźwięk dość, dość dobrze. No to jest, wracając, no dziedzina dźwięku jest ogromna, do tego yy, yy, Wciąż, wciąż, nawet po tym zerwaniu naszym połączenia, wciąż przy tym zostaje. No. <laughs> tutaj, <laughs> tak. E, właściwie mamy tutaj bardzo, bardzo dużo, e, dużo różnych, e, nie wiem, mogę to nazwać pod dziedzin. E, mamy mamy pracę przy dźwięku w radiu, przy, przy dźwięku w telewizji, w, przy filmie, przy nagrywaniu, przy postprodukcji. Jest to praca w studiu, przy nagrywaniu e, muzyki. Mamy właśnie pracę jako dźwiękowiec w game gamedevie, jako programista dźwięku, jest naprawdę przy nagłaśnianiu koncertów, jest naprawdę szerokie, bardzo szerokie spektrum tego wszystkiego i warto sobie tutaj odpowiedzieć na pytanie, co z tego wybrać, jeżeli już chcecie zajmować się dźwiękiem. Natomiast jeżeli chcecie zajmować się dźwiękiem w grach, to mogę polecić tutaj przede wszystkim to, że żeby opanować dane jedno narzędzie, czyli wybrać sobie jakiegoś dawa, chociażby i opanować go w 100%. Naprawdę nie ma nic lepszego, jak wyrzeźbienie dokładnie takiego dźwięku, jakiego chcesz. W kilka czy kilkanaście minut za pomocą narzędzi, które bardzo dobrze znasz. Tutaj właśnie sprawne poruszanie się po, po dawczy po wirtualnych instrumentach wtyczkach. No i to nawet to można jest... pierwsze kroki zacząć bez w ogóle klawiatury sterującej, bo to można tak, znaczy tak, Wiadomo, oczywiście. że wygodnie można jest sobie nawet, w... ale swoją, swoją klawiaturę. Wszystko. Tak, można sobie nawet swoją klawiaturę zrobić, ze swojej klawiatury komputerowej, zrobić klawiaturę sterującą. Gdzie tutaj oczywiście dynamiki na klawiszach nie będzie, ale, ale można sobie poklikać. Tak, że łatwiej takie MIDI później ustawić niż, niż robić to myszką. Tak, dokładnie. Ja uważam, że to jest, to jest podstawa, poruszanie się, korzystanie z narzędzi. Tutaj, jakbyś nie wiem, był, był Kowalem i chciał wykuć zbroję, a wiedział, jak to zrobić, ale nie umiał praktycznie wykorzystać swojego młotka. I, i ten, ja, ja tu powiem, że właściwie setki godzin, które spędziłem w moim, w moim DAW, to, to dały mi tę umiejętność takiego szybkiego manipulowania dźwiękiem. Yy, I to jest bardzo pomocne, tak. To jest podstawa w sumie tego wszystkiego. Kolejna rzecz. Praktyka, jeszcze raz praktyka. Yy, ale też w sumie warto, dużo jest naprawdę tutoriali na, na YouTubie. Gdzie są pokazywane też podstawy cyfrowej obróbki dźwięku, czy, czy takie zagadnienia czysto techniczne, realizatorskie, które naprawdę się przydadzą, jak monitorowanie sygnału, żeby znać skalę decybelową na przykład. I, i też takie właśnie czysto techniczne rzeczy, które jak się zagłębi, to. To nie, nie są takie trudne, jakby się wydawały. Ko, kojarzysz może, bo wspomniałeś o, tej, o tych tutorialach z YouTube'a, jakiś konkretny kanał, z którego wyjątkowo materiały byśmy polecić, to mógłbym właśnie pod odcinkiem podlinkować. E, tak, nawet nie, polecam? Nie, nie, nawet nie nazwę, e... tylko że, znaczy jak, jak znasz nazwę, to super, ale możesz na przykład mi po, po, po odcinku podesłać, to podlinkujemy pod, pod odcinkiem Twojego kanału YouTube. Bardzo polecam zakamarki audio to już mogę nawet powiedzieć, że to jest Audio.pl. taka strona prowadzona przez, przez takiego gościa, <gry> który już prowadzi tę stronę chyba z oj, ładnych, ładnych parę lat, chyba z 6 albo 7 i on porusza bardzo, bardzo dużo rzeczy I ma, i ma kursy na swojej stronie, czy od masteringu przez kompresję po korekcję, po używanie DAW. On chyba akurat korzystał z protulsa z tego co pamiętam. E, bardzo, bardzo dobry e, profesjonalista i rzetelne są te, te, te jego e, i, i odcinki, bo on też ma kanał na YouTubie, czy, czy też te kursy w formie takiej pisemnej e, na stronie, także polecam. Później Ci jeszcze podeślę tam adres, to a podlinkujesz. Jasne, to, to, no, to jest chyba... I jak tak coś naprawdę... mi się jeszcze przypomni, to, to jeszcze też oczywiście to wyślę. 16 odcinek podcastu to pod retrospektywa.com//16, znowu wszystkie linki będą tam sobie Jakoś wyróżnię te linki, tutoriali, bo to myślę, najwięcej osób będzie, będzie interesowało. Mm -hmm. no to tyle, jeżeli chodzi o, o to, jak zacząć. Myślę, to to, to nie, ma, nie ma filozofii, po prostu no, trzeba. Jeszcze się z... zabezpieczajcie, zabezpieczcie dobrą umową. Tak, tak. To, też, to, <laughs> to jest bardzo ważne. Ale to już jest biznesowe. Tak, ale to już <laughs> chyba jest, że tak powiem, na osobny odcinek <laughs> sprawa, to, bo to bardzo, bardzo roz, rozległa. No, myślę, że no, na no, taki pierwszy krok to nawet wystarczy jakiekolwiek forum GameBevowe. Napisać ogłoszenia, że w ramach nauki chcecie za darmo brać udział w jakimś, jakimś projekcie hobbystycznym. I myślę, taka praktyka to chyba najlepsza nauka. Od razu pierwszy networking jest, pierwsze kontakty z ludźmi. Pewnie to jest, tak, też polecam. Jest dużo fajnych grup na Facebooku właśnie związanych z, z branżą Indii, gdzie można się wpiąć, udzielić, czy powiedzieć, że chociażby chce się podszlifować swoje umiejętności, albo nabyć dopiero. Myślę, że na pewno znajdą się ludzie, którzy patrząc na to, jak ta branża jest aktualnie rozrośnięta, znajdą się ludzie, którzy będą chcieli was wykorzystać. Ale też, też, też nie dajcie się wykorzystać za bardzo. Trzeba się cenić. Jasne. Nie pracujmy za darmo. Chyba, chyba żeby pracujemy wtedy, żeby się uczyć, a nie, a nie, nie miejmy na celu, że trzeba jakiś projekt. Czasami, za, czasami zapłatą jest nauka, no to czasami jest. Jeżeli chodzi o takie najciekawsze dźwięki, które zdarzyło Ci się nagrywać, czy takie. Um, najbardziej nietypowe. Co ci tu przychodzi, przychodzi do głowy? Powiem tak, tutaj, jeżeli chodzi o nietypowe dźwięki, to właściwie można yy, deweloperów zlecających dźwięki podzielić na najcieka naj, 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 najbardziej yy, ciekawie nazwane dźwięki od, od najciekawszych dźwięków. Z tego powodu, że kiedyś dostałem. Yy, Zlecenie na stworzenie dźwięku szycia podbieraka do karpi, chyba czy do jakichś innych ryb. I tak przeczytałem sobie to, to zlecenie. To jest i tak... różni się od innego dźwięku szycia? Teraz no właśnie, i właśnie. No, że szyjasz i teraz... że szyja, szyja tam pluska jakaś ryba. Tak, tak. I teraz, i teraz tak sobie to czytam i stwierdzam: kurczę, jak, jak można, można tutaj czy tak powiem zrobić dźwięk szycia podbieraka. Stwierdziłem, kurczę, no to tak jakby ktoś mi dał, nie wiem, zlecenie na dźwięk doprawiania porannego lekko wysmażonego bekonu, podanego tam, nie wiem, na talerzu z jakiejś rosyjskiej zastawy <noise> i super opis, świetny, barwny, no ale wystarczyłoby tutaj dodać dźwięk po prostu sypania soli, nie? Albo po prostu dywany <noise> i... na ścianę i bekon nagrywać, no to jest <noise> tak rosyjski dźwięk. <noise> Tak, i, i, i też y, dźwięk życia podwieraka y, zwyczajnie po prostu po, y, poklikałem sobie nożyczkami. Y, gdzieś tam dodałem jakąś rybkę, która sobie, że tak powiem, pluska, i to, jest, to są, że tak powiem, najciekawiej nazwane dźwięki. Y, a z tych najciekawszych, y, to, to są takie dźwięki, które y, nie istnieją w rzeczywistości. To znaczy, bardzo abstrakcyjne dźwięki science fiction. Które tutaj wymagają, że dźwiękowca takiej bardzo kreatywnej pracy. Z tego powodu, że trzeba na przykład wymyślić dźwięk, jakby zachowywał się wielki Minotaur, który jest połączony razem z Dzikiem, na przykład, a aktualnie jest z tobą na jakiejś tam arenie walki i wydaje dźwięki, bo chcecie zaatakować. Tutaj z tego miejsca pozdrawiam. Twórców gry Cubers, bo właśnie do, do tej gry ostatnio robiłem tego typu dźwięki. To można było zmiksować jakieś, jakieś dźwięki różnych ludzi, którzy się wydzierają, do tego jakiś krzyk zwierzaka. Tak, to tak, tak. I, 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 no to, I dokładnie, to, dokładnie to, jest, w ten sposób to, to zrobiłem. To była zabawa z takim czasie. <laughs> dokładnie w ten sposób to zrobiłem. Tutaj fajnie też, że miałem animację e, do tej gry, gdzie, gdzie mogłem sobie bezpośrednio pod animację podpiąć dźwięk. E, to są bardzo ciekawe dźwięki i, i też e, praca jest tutaj bardzo kreatywna. Wymaga wymaga też wyobraźni są też też dźwięki na przykład jakieś futurystycznych broni bardzo lubię takie dźwięki tworzyć gdzie tutaj właśnie trzeba miksować jakieś bardzo głębokie kwaśne basy z, z, z powiedzmy z innymi dźwiękami syntezatorów i do tego dołączać też mechaniczne dźwięki wystrzałów i, i to wszystko razem blendować no myślę że, że, że to mogę zaliczyć do takich najciekawszych dźwięków właśnie. No, pamiętam kiedyś w podstawówce ja się bawiłem takim programem Games Factory i też robiłem jakąś taką gierkę, to nagrałem mruczenie kota, to jakoś od, od tyłu puściłem i to użyłem jako dźwięk silnika w jakiejś grze, to też można się bawić takie. O Oj tak, tak, dużo jest, dużo jest takich, tego typu rzeczy, które można czasem, czasem po odwróceniu zupełnie mają inne, inne znaczenie. No, wszystko to brzmi jak jakieś duchy czy coś, od tyłu to strasznie takie, do horrorów bo bardzo fajnie można wykorzystywać odwracanie dźwięku. Tak, 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 tutaj też jakieś... przekazy pod, podprogowe wrzucać. Bardzo, tak, tak, jak, jak w plus i minus, plus i minus Kalibra 44, no, tak, tak. Coś, coś tam <laughs> tego Jakieś tam konspiracyjne teorie były na ten temat. U Pink Floydów no. chyba też coś takiego było na no, jakieś płycie, że te upuszczone to są jakieś nawoływanie do Czeczenia Oj tak, szatana, też nie, nie, nie pamiętam już co dokładnie to było, ale coś, coś takiego też było, Big Floyd'ów. Mhm. A gdybyś tak ujął cały proces, od, jak to wygląda od nagrania do implementacji w grze, jakbyś się tak od, właśnie od, od A do Z tak w tak uproszczony sposób mógł słuchaczom przybliżyć? Mhm, postaram się to właśnie w uproszczony sposób, bo gdybym miał o tym mówić, to pewnie byśmy skończyli o 24. Znaczy ja e... tak, tak, tak dla lajków, jako ciekawostka, żeby się tak przypiwie <laughs> się pochwalić, o, że ja wiem, bo słyszałem w takim mądrym podcaście. Jasne, to tak, taką wersję dla, dla właśnie osób, które siedzą przy piwie. Przede wszystkim nie, ma, nie, mamy, nie mamy żadnego dźwięku, chcemy go wykreować całkowicie od początku. Bierzemy po prostu mikrofon, podpinamy go w interfejs, załączamy nagrywanie. Staramy się nagrać jak największą ilość razy powtórzeń, największą właśnie ilość powtórzeń, żeby, żeby móc wybrać z tych wszystkich take'ów taki najlepszy i najlepiej brzmiący i najbardziej, który, który się mieści w też w odpowiednich poziomach głośności potem wrzucamy taki, taki plik do naszego DAW'a czy do naszego kombajnu dźwiękowego no i tam dokonujemy odpowiedniej obróbki czyli na przykład kompresujemy albo wywalamy jakiś Przeszkadzające nam częstotliwości, podbijamy jakieś inne częstotliwości, żeby to lepiej brzmiało. Może właśnie nakładamy efekty, jakiś pogłos, jakieś echo, yy, albo różne, różnego typu, typu inne efekty, na przykład chorus czy flanger. Zawsze można, zawsze warto eksperymentować tutaj też z efektami, bo czasem można wykręcić naprawdę, naprawdę super dźwięk. Yy, no i jak już mamy taki gotowy dźwięk, yy, no to implementujemy go w grę. Tutaj właśnie z tego co już wcześniej mówiłem dość długo o tych middleware'ach, albo korzystamy z tego typu oprogramowania albo, albo przeważnie wysyłamy bezpośrednio do, do dewelopera i on już tam sobie to ustawia wedle, wedle życzenia. A potem oczywiście jeszcze przychodzą poprawki różnego typu które się zgłasza, że tutaj jest za głośno, tu jest za cicho, tutaj źle brzmi tutaj jakieś buczenie, tu piszczenie i to trzeba później poprawiać. No nie wiem, czy powiedziałem coś odkrywczego tutaj, ale znaczy, też wiele... Chyba, chyba nic, tak, tak, tak to już w sumie to wcześniej poruszyliśmy, jak w stanie to <grym> tak, po prostu tak. podsumować. Tak z mojego doświadczenia jeszcze, że nie, nie jestem jakimś inżynierem dźwięku, ale tak jak, jak amatorsko coś nagrywałem, jakieś gitary czy coś, nie wiem, czy też masz takie doświadczenie, że jak są różne efekty gitarowe czy na instrumentach, różne właśnie pogłosy, rewerby, że generalnie taka zasada była, że lepiej jest nagrywać ten instrument bez tego i takie efekty dodawać ewentualnie później. po prostu takiego efektu nie da się później już tak łatwo po prostu usunąć go z nagrania. Cztery tak. może takie, takie doświadczenie, że właśnie nie warto nagrywać instrumenty z rewerbami, z pogłosami, że lepiej to wychodzi, jeżeli dodajesz to później. To dzięku. To jest bardzo względna, względna sprawa tutaj poruszyłeś, Ponieważ zależy od tego, co chcemy uzyskać, tak? Możemy. No tak, tak, bardzo, bardzo uprościłem. Po prostu tak wiadomo, że nie, nie da się później tego tak łatwo usunąć. I generalnie. No, że, jeżeli jeżeli chcesz. coś mieć... dorzucić, ale nie da się tego. No, że nie da się usunąć, ale łatwiej dorzucić. No. To też zależy, czy nagrywasz instrumenty, czy, czy nagrywasz dźwięki. Tutaj, jeżeli chcesz mieć całą pełną kontrolę nad, nad dźwiękiem i nad tym, co chcesz nałożyć i ile tego chcesz nałożyć, że tak powiem, make-upu na dźwięk, to tutaj warto, warto nagrywać w warunkach akustycznych. Takich bardzo pozbawionych wszelkich tak neutralnych, pozbawionych wszelkich efektów, właśnie typu, typu pogłos. To jest, to jest przeważnie problem właśnie, właśnie ten pogłos, na przykład w pomieszczeniu danym, które, które nam ten pogłos generuje. No, o, to, o to mi tak bardziej właśnie chodziło, że później mamy taki lepszy materiał do dalszej obróbki, że jak to jest nagrane bez różnych efektów. Tak, tak, ale też, też częstym zabiegiem jest między innymi tak tzw. rampów, które polegają na tym, że odtwarzasz dźwięk przez głośnik w danym pomieszczeniu z danymi parametrami akustycznymi i ten dźwięk ponownie nagrywasz. Czyli na przykład załóżmy, masz dźwięk uderzenia młotkiem w zbroję, który jest akustycznie neutralny, ale wrzucasz go gdzieś do jakiegoś pomieszczenia z pogłosem. I tam sobie ten dźwięk leci z głośnika i ty ponownie to nagrywasz, ale już z efektem akustycznym tego pomieszczenia. No to, to nie słyszałem, to, to ciekawe. To jest, to jest też, w sumie już też, dość popularna yy, też metoda, ale, ale chyba już przy takich bardziej budżetowych produkcjach. No to no reamp warto sobie zapamiętać. Z tego co sobie wypisałem, w moich notatkach chyba poruszyliśmy yy, wszystkie tematy, jedyne, jedyne co mi zostało, to Twoje plany na przyszłość jako dźwiękowiec? Czy może szykujesz jakiś swój autorski projekt, czy raczej, raczej planujesz taką karierę, właśnie freelancera? Wiesz, co ja mam? Ja mam też sporo planów. To są nie tylko plany dźwiękowe, ale też też chciałem, chciałem między innymi własną grę zrobić. Ale zabranie się za grę w dzisiejszych czasach. I zrobienie dobrej gry jest dość trudne. To znaczy inaczej, zrobienie gry w dzisiejszych czasach nie jest rzeczą tak trudną pod względem technicznym, jak to było kiedyś, między innymi ze względu na dostępność narzędzi. Natomiast najtrudniejszą rzeczą, w moim mniemaniu, jest przekonanie ludzi do zagrania w Twoją grę. Bo gusta tych ludzi z dnia na dzień są coraz bardziej wyrafinowane przez to, że właśnie tych gier powstaje dziennie dziesiątki wręcz. Tak, tak, a... praktycznie w marketing należy tyle samo w czasu włożyć, ile w tak, tworzenie tak. samej gry I to jest właśnie straszne, jeżeli sami to robimy. Że czasami faktycznie lepiej to robić tylko jako hobby, a jeżeli ktoś chce faktycznie na tym zarabiać, to to jest naprawdę no bardzo bardzo brutalna branża. To trzeba bardzo przecież... brutalna. Można, i, można i, rok i... wtopić i, zar... i w ogóle nic nie zarobić, to jest straszne. Tak, Można tutaj wymieniać różne przykłady tego typu projektów, dlatego że oczekiwania ludzi są z dnia na dzień coraz wyższe, też mi się wydaje. Dostajemy, dostajemy bardzo dużo, przepraszam za określenie, ale krapu niestety. Tak jest, nie myślę, jak teraz na wejść z grom, to chyba płacimy tylko 100 dolców, To kosztuje jakieś formalności, generalnie grę wrzucamy. Tak. I z, są po prostu firmy, które robią masówki, okay, czy Przez zrobienie też... tego w weekend i wrzucenie zarobi na więcej niż 100 dolarów. Jeśli tak, to wrzucamy. Niestety Steam się, Steam się z tym się zrobił trochę takim, takim świetniskiem pod tym względem. Znaczy, tak, takim A, Apple Storem wręcz. To, tego ale też tak, ale też uważam, że są perełki yy, i te perełki coraz trudniej też dostrzec. Yy, bo są naprawdę bardzo dobre gry, które gdzieś tam giną. Yy, na tłoku tych wszystkich innych. Yy, I tutaj też to jest taki mój plan, żeby zrobić grę. Yy, ale grę właśnie dźwiękową opartą na. Yy, bardzo mocno na dźwiękach, gdzie, gdzie właściwie odbiorca czy gracz bez, tak powiem, bez użycia swoich uszu nie byłby w stanie tej gry przejść. Tutaj to moje, moje... moje klimaty. To też chciałem właśnie robić takie typowo. Tak? Właśnie tak. Po... No, nawet w 2015 chciałem taką, taką, taką firmę założyć, znaczy założyłem nawet firmę, ale później jakoś zmienił mi się profil gdzie chciałem typowo edukacyjne gry muzyczne robić. Mhm. Miałem, miałem właśnie jedną jedną grę zrobioną do, do nauki czytania nut, robiłem drugą do, do ćwiczenia słuchu muzycznego. To był taki po prostu kliker. Kliker muzyczny, w którym jesteśmy muzykiem, tam klikamy sobie, że on skacze na sceniach, typowym klikarze, i mamy na przykład quizy muzyczne typu odtwarza się jakiś interwał muzyczny i trzeba zgadnąć, czy to jest teraz kwinta, czy coś, żeby jakieś bonusy odblokować, czyli tak jakby. Po, połączenie klikera z grą edukacyjną, gdzie jakieś mm. quizy muzyczne typu Spoko. interwały czy, czy ten, że tutaj mamy na pewno wspólny temat, że <laughs> też chciałem <laughs> robić takie gry, gdzie właśnie ten, ten element fajnie. muzyczny jest y, głównym, na głównym planie. Mi się zawsze podobały, podobały gry, y, gdzie właśnie ta muzyka czy udźwiękowienie tworzyły taką imersję razem z, z, z grafiką, czy z otoczeniem, czy z designem lokacji. Zupełnie niesamowitą sprawą dla mnie są, jest muzyka adaptacyjna, która gra zupełnie inaczej, jeżeli na przykład graczowi powiedzmy przyspiesza tętno, albo zupełnie gra inaczej, jeżeli coś innego się dzieje na ekranie. Tutaj nie mogę nie wspomnieć o ostatniej produkcji Get Even, gdzie chociażby smyczki, które były w tle, one dostosowywały się do syreny policyjnej, która gdzieś tam sobie w grała w ambiencie. Właśnie tego typu rozwiązania, gdzie, gdzie ta muzyka stanowi taką integralną część świata i designu lokacji, no to jest dla mnie rzecz niesamowita. I gdzieś tam mi się powoli klaruje tego typu projekt w głowie, ale no jest to, że tak powiem. Chyba dość odległa sprawa, <głos》>, zwłaszcza z, z, biorąc pod uwagę moją aktualną pracę też. a to jest właśnie taka, taka nisza, w którą trzeba iść, że właśnie jeżeli robimy taki bardzo generalny, generalną grę, o teraz robimy RPG z craftowaniem w 2D, że tego jest tyle, że to się nie przebijemy, a mamy no. właśnie taki, taki, taki tak. fajny jeden element, że o, że tutaj jak biegniemy, to tam w, Zależnie od tego, jak wysoko jest woda, inaczej gra muzyka, i to jest związane z czymś tam. Że właśnie mm. Trzeba jakoś taką, taką dziwną niszę uderzyć, żeby mieć jakiekolwiek szanse, żeby się przebić z produktem. To osoba. Tak, I, tak. Jako, tak. Jako, jako taki mały zespół, czy jed, tym bardziej jedna osoba, to jest jedyna szansa, żeby w ogóle coś osiągnąć. Tak, jak się wyjdzie z czymś takim, czego jeszcze do tej pory nie było, albo było, tylko, e, tylko jest właśnie niszą, to, to też zdobywa jakby e, swoją publikę, nie? No to właśnie słyszałem, że warto 90% mieć takich znanych mechanik, bo gracze generalnie są leniwi i nie chcą się uczyć nowych rzeczy. I mieć właśnie tak, tak mało, tak, tak, tak te 10% innowacji, czegoś czym się wyróżniamy. Że właśnie tutaj można właśnie tak to, te um, fokusowanie się na tej muzyce. To jest myślę, fajny taki tak, element też, tych 10%. Też uważam, że dzisiejszy gracz ma coraz mniej czasu na granie. Znaczy Zależy, jak, jak, jaki wiek, tak? Ale y, dużą popularność. Y, znaczy nie jest to nic odkrywczego, ale, ale też, też zdobywają takie, dużą popularność zdobywają takie gry, gdzie wchodzisz na pół godziny, maksymalnie godzinę i, i powiedzmy, wyżywasz się na, na swojej klawiaturze, czy, czy grasz w jakąś grę, która nie wymaga od Ciebie jakiegoś większego zagłębiania się, tylko jest taką właściwie odskocznią od, od pracy. I też jest spory wysyp tego typu gier na Steamie. No, też się na tym łapisz, bo Wiedźmina trzeciego to już rok przechodzę i końca nie widać. O, dokładnie. Tak, tak, tak. Już nie te lata już się nie ma. jeszcze nie chodzi do, do gimnazjum. To. Tak, tak. tak. No, a a że tak powiem, młodsze, młodsze pokolenie w tym momencie to chyba bardziej. E, w sumie cały czas na sieciowe gry jest stawione jeszcze. E, ale żeby zrobić sieciową grę taką porządną. E, znaczy to już w którą? ogóle, jako, jako mały zespół, czy jedna osoba sieciówki, to jest w ogóle całkiem inny poziom. To jest. Tak, to tak, jest pierwsza rada, któr którą warto. Właśnie robicie pierwszą grę, czego nie robicie. Nie róbcie nie rób, RPG, nie, 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 nie róbcie rób, MMORPG. Tak. Nie róbcie MMORPG albo nic związanego, gdzie jest za dużo sieci, bo to jest po prostu to jest inny poziom w ogóle skomplikowania i w ogóle wejścia na, na, na rynek, żeby tam w ogóle byli gracze online, żeby z nimi grać, to trzeba ogromny budżet marketingowy w to wpompować, żeby to rozruszać w ogóle. Dokładnie. Ja pamiętam jak wchodziłem jeszcze w, w tym branży. Zupełnie bardzo młody byłem, miałem 16 lat. I, I pamiętam, bardzo chciałem właśnie stworzyć jakąś swoją grę, i, i to było coś takiego typu, że znajdowałem gdzieś tam po forach, typu warsztat y, albo strefa twórców gier, pamiętam, jeszcze wtedy istniała. Y, I było mnóstwo wątków, typu y, tworzymy grę MMORPG, dołącz do nas, i potem ten wątek po tam, trzech miesiącach upadał, czy po czterech, bo, bo właśnie przerastała, że tak powiem, ilość. ilość y, Programowania, ilość. Też śledziło, nawet widziałem, że nie, nie tyle, że tylko MMORPG to jeszcze własny silnik C plus od zera wpisany. Tak, 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 to... tak. tak. <laughs> to jest takie rzucanie się na, totalnie na głęboką wodę. Ale przez to, przez to chyba trzeba przejść, o tym wszyscy, wszyscy gadają naokoło, ale tak naprawdę zawsze pierwszy projekt to jest za, co jest za dużo ambicji. Tego, tego tak, nie da się chyba przemówić do rozumu, to trzeba po prostu na własnej skórze. To trzeba to przeżyć, a potem, a potem nabrać zdrowego rozsądku i, tak, tak jest. i zrobić platformówkę 2D. Tak. No to fajne, ciekawe plany. Planujesz mniej więcej, w czym taką grę byś chciał zrobić, czy raczej tutaj jeszcze, jeszcze szukasz? Mówisz o silniku? Znaczy tak, no głównie mi chodzi o ten silnik, właśnie, czy to właśnie planujesz w Unity to zrobić, czy może preferujesz jakieś inne technologie? Troszkę Unity znam, więc myślę, że tutaj Unity. E, jako, że jest jednym z najpopularniejszych narzędzi i bardzo intuicyjnych, pewnie, pewnie właśnie Unity pójdzie tutaj, że tak powiem, na pierwszy ogień. Tak, tak, myślę, że tak, chociaż domyślam się, że sporą część projektu będę nie wiem, Nie wiem, czy jedyny projekt, jaki znam w Polsce aktualnie, który jest prowadzony, dowodzony przez dźwiękowca. To jest Gloria Victis, i, która jest, yy, że tak powiem, za menedżerem odpowiada yy, Jasie Grochowski i też, też aż, aż nawet jestem ciekawy, muszę z nim porozmawiać na ten temat, jak to, jak to wygląda, bo... Yy, aż sobie jak to, się jak na to... Steam na to, bo to, to znajomo brzmiało, a faktycznie to widziałem gdzieś. Nie było jakiś crowdfunding związany z tym projektem kiedyś? Tak, tak mi się pojawiło. Chyba był, chyba był. Też nie jestem, nie jestem pewien do końca. Ten projekt jest, też bardzo długo trwa. On wcześniej nazywał się Etherfields. Był prowadzony przez kogoś innego. Potem, z tego co pamiętam właśnie, Jasie Kerchowski to przejął. I no, uważam, że podnieśli dość spory sukces, tak. Bo mają, mają chyba. E, dobre community. I całkiem, całkiem dużo osób się zagrywa w tę grę. No właśnie właśnie googlałem, widzę właśnie na Kickstarterze 21 tysięcy funtów zebrali mhm, na Kickstarterze. O, widzę właśnie, że tu cel był 60 tysięcy. Ale nie, nie wiem, czy, czy po prostu wygooglałem może jakąś starą akcję crowdfundingową, bo tak kojarzę, że właśnie to. Kojarzę właśnie ten tytuł pierwszy, co mi przyszło do głowy, to jakiś crowdfunding. że można sobie sprawdzić ewentualnie, później jeszcze zobaczę. Ale to mówisz, Bardzo... że to, to, to dźwiękowiec później przejął, czy, czy on, to, to on zaczął z tym projektem? Z tego, z tego, co mi się wydaje, z tego co pamiętam, też nie chcę tutaj wprowadzać ludzi w błąd, właśnie ja, się krachowski pracował przy tym projekcie wcześniej, jako dźwiękowiec, jako muzyk, a potem zajął się managementem i, i, i że tak powiem, przejął pieczę nad tym projektem. Też, też nie, nie wiem do końca, jak to, tam, jak to tam z tym było, ale to, to, to tylko tak wspomniałem właśnie a propos, a propos dźwiękowców, którzy biorą się za, że tak powiem, deweloperkę. Ja sobie to sobie może go od razu zapiszę, może go w przyszłości zaproszę. Do <laughs> Zaproś, ja, ja znam, znam Jaśka i że tak na, pewno będzie się, na pewno się będzie z nim ciekawie rozmawiał Okej, okay. Gloria Victis, zaprosić mam zapisane. <laughs> Czyli podsumowując, plan na przyszłość, dalsza, dalsza praca jako dźwiękowiec, i w planach na taką dalszą przyszłość, jakiś własny projekt, jakaś własna gra z dużym naciskiem na ten dźwięk. W sumie bardzo bardzo ciekawie. I to, i to chyba wszystko. Bardzo Ci dziękuję Krzysiek za rozmowę. Też się sam dużo dowiedziałem o odnośnie dźwięku. Parę rzeczy na pewno sobie sprawdzę po odcinku, Pod, podlinkujemy te tutoriale. I to tyle. Bardzo dziękuję, że się mhm. zrobiłeś. Bardzo dziękuję. Eee... I dziękuję za zaproszenie w ogóle do, do podcastu. No i pozdrawiam. Dzięki za ciekawą rozmowę. Cześć. Dzięki. Hej. I to już wszystko w tym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Wszystkie linki wymienione w podcaście oraz linki, które podesłał mi Krzysiek, czyli przydatne materiały dla osób, które planują zostać dźwiękowcem, znajdziecie w płatnikuktorspektywacom 16 powiem, że jest to odcinek podcastu. Jeżeli podcast Wam się podoba i chcielibyście go wesprzeć, nawet do zadawania pieniędzy, to zapraszam na retrospektywacom wsparcie, Tam możecie przeczytać, jak możecie to zrobić. Na przykład, zwykła ocena na iTunes, czy polubienie na Facebooku. Wpływa to na zasięgi podcastu i w jakiś sposób pośrednio wpływa na potencjalne zarobki. Za tydzień będzie odcinek z Michałem Gelertem, Porozmawialiśmy sobie o. O kursach na Udemy. Projektem jest stworzenie kursu na Udemy. Jak taki kurs nagrać? O trochę o marketingu takiego kursu ile na takiej część można zarobić, jak można taka coś promować. Więc jeżeli kogoś interesuje zarabianie przez kursy na Udemy, to zapraszam do, do odcinka za tydzień. Jeżeli sami pracujecie przy jakimś projekcie, czy, czy jesteś autorem jakiejś ciekawej inicjatywy, to zapraszam do kontaktu. Chętnie z wami odcinek podcastu. To tyle. Słyszymy się za tydzień. Znowu w czwartek. Cześć.